Cześć moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na osiedlu Brzozowe, które buduję z moim wspólnikiem Grzegorzem Dziedzicem. 2,5 tysiąca metrów, 53 mieszkania, budowa zaczęta półtora roku temu, właśnie kończymy. No powiem tak, że dzisiaj to wszystko już wygląda pięknie. Mamy 70% mieszkań sprzedanych, mamy zabezpieczony jakby tutaj w 100% koszty budowy, zaczynamy też już przymierzać się do wypłaty środków dla naszych inwestorów. Jesteśmy mega zadowoleni i dumni, no ale powiem wam, że trochę tu takich trudnych momentów też było. Nagrywałem już wcześniej odcinki o tym, że i zmienialiśmy generalnego wykonawcę i powiem tak, to była też mega przygoda, ale tego już nie będę powtarzał, to możecie sobie zobaczyć w poprzednich odcinkach. Zostawię tutaj linka w opisie. Natomiast o czego jeszcze nie mówiłem, to naprawdę mieliśmy tutaj pierwszy raz taką też sytuację, że trzy razy nie otrzymaliśmy kredytu z różnych powodów. Powiem tak, że gdzieś tam też był taki pomysł, żeby przyoszczędzić na kosztach brokera kredytowego, żeby właśnie zrobić to taniej. Została wybrana nieodpowiednia osoba, tańsza, która się dopiero na tym uczyła. Niestety zostało to, gdzieś tam robiła to po godzinach, że to było przygotowane. Poszliśmy nie do tych też banków, co trzeba. To była pierwsza próba. No i powiem tak, że cały czas też mi brakło czasu, nawet jak ja to potem przejąłem, bo teoretycznie człowiek wszystko umie, chciałem to wszystko zrobić samemu, no to nie miałem tyle czasu, prowadząc wiele inwestycji, żeby naraz na przykład złożyć trzy wnioski kredytowe w trzech bankach, procedować. Drugi bank trafiliśmy tak, że przyciągnął nas 6 miesięcy do wydania decyzji. Także jakby tutaj też mieliśmy obiecane jeszcze, bo to było na przełomie, kiedy była nowa, a stara ustawa deweloperska, założyliśmy rachunki po prostu powiernicze po prostu w innym banku, żeby korzystać też z wpłat nabywców. No i powiem tak, że też był problem z potem z przeniesieniem tych rachunków do banku, który nam udzielił kredytu. Nie zdążyliśmy tego zrobić w terminie. Finalnie podeszliśmy do trzeciej próby z bankiem, który stwierdził, że zgodzi się na nieprzeniesienie tych rachunków. To powiem tak, generalnie masa błędów i powiem szczerze, od tamtego czasu na 5 prób już w pięciu inwestycjach dostałem kredyty. Natomiast tutaj powiem szczerze, naprawdę mega dużo stresu mnie to kosztowało. Na szczęście inwestycja realizowana, no po prostu małe metraże, i po prostu, które się dobrze sprzedawały, bardzo ładne miejsce, otoczenie tutaj właśnie tej zieleni zrobiło swoje i ta architektura, więc finalnie no właśnie dzięki dobremu tempu sprzedaży, pomimo też dość ambitnych cen, które dawaliśmy, no udało nam się ten projekt właśnie spiąć, plus oczywiście środki nasze i środki inwestora. Natomiast tutaj wyciągam taką właśnie główną lekcję z tego tematu, żeby nie oszczędzać już w ogóle na żadnych ekspertach, z którymi współpracuję i na brokerze i brać doświadczonego wykonawcy i doświadczonego architekta i tak samo gdzieś tam brokera kredytowego. No bo tak naprawdę na koniec dnia no w tej deweloperce bardzo jaskrawie ci się to odbija, jeżeli właśnie na tych ekspertach spróbujesz zaoszczędzić, weźmiesz osoby, które będą się na twoich projektach uczyć, a na koniec dnia jesteś tak mocny jak twój zespół. Są to milionowe zobowiązania, na pewno by się gdzieś tam spało spokojnie, gdyby no ale słuchajcie, druga rzecz jest taka, że nie da się robić w życiu różnych ambitnych rzeczy bez błędów, także no powiem tak, gdzieś udało to się po prostu wszystko dowieść, ja się na dzisiaj cieszę. Nagrywam to, bo też lubię dać innym taką radę, jak właśnie szczerze o swoich różnych błędach i też gdybyście chcieli więcej posłuchać o właśnie takich różnych moich przygodach, trudnościach, nawet nie wszystkich, które mogę gdzieś tam nagrać do kamery, no to serdecznie was zapraszam na moje warsztaty deweloperskie. Moi drodzy, tutaj też taka ciekawostka, jak właśnie kupowałem ten projekt z pozwoleniem na budowę, ta elewacja wyglądała całkowicie inaczej. No powiem szczerze, że była już po prostu zwyczajnie niemodna. Też taka rzecz, którą warto, żebyście mieli świadomość, no to, że właśnie możecie, jeżeli odkupujecie do kogoś projekt, no to robić też i zmiany oczywiście nieistotne, które nie wymagają pozwolenia zamiennego i takie tutaj, tak to zostało zakwalifikowane przez nadzór budowlany właśnie z tej lokalizacji. No i powiem tak, jestem też mega dumny,
ta elewacja nie była prosta, była wymagająca. O wiele łatwiej dobierać do białych budynków, gdzie wszystkie okna są antracytowe, dachy antracytowe, drzwi antracytowe, dobierać kolory, bo biały i szary i czarny nie jest kolorem. Co do niego nie dodasz, to będzie pasować. Robiąc już odcienie beżu, naprawdę tutaj cała załoga i inżynierska miała kupę roboty i wielkie podziękowania dla mojego wspólnika Grzegorza Dziedzica. Zresztą na konferencji Zawód Developer w kwietniu będzie o tym mówić więcej. No i teraz, co mogę Wam powiedzieć? Też myślę, że ta ładniejsza, ciekawsza elewacja jak na Aleksandrów Łódzki, to otoczenie tego lasu i tylko 13% zabudowy działki, jeżeli chodzi o budynek, one też nam pozwoliły tutaj być takim trochę wyznacznikiem rynku, deweloperem, który pierwszy ustala wyższe ceny i cały rynek do niego gdzieś tam zmierza. Nam się udało w czasie tej inwestycji podnieść ceny gdzieś z poziomu 6,5 tysiąca na poziom 8-9 tysięcy, zależy od wielkości mieszkania. To jest w ciągu półtora roku naprawdę duża zwyżka. Ona nam tak naprawdę pozwoliła z nadwyżką gdzieś tam wyjść też z kosztów budowy, które też tutaj nam znacznie wzrosły niż przewidywaliśmy. No i powiem tak, ja też tak starałem się tą sprzedaż prowadzić, żeby jeszcze mamy właśnie 30% mieszkań do sprzedaży. Wolę mieć troszkę mieszkań na sprzedaży na koniec, żeby ewentualnie, jak mój wspólnik mi powie, że jednak te koszty są jeszcze wyższe, to będę miał na sprzedaży jak to skorygować. Także moi drodzy, jeżeli chcecie budować takie budynki, serdecznie zapraszam na moje warsztaty. Jeszcze mam bardzo dużo tipów, nie tylko z tej inwestycji, do przekazania. Do zobaczenia.